Dobrze, będziemy powoli zaczynać, moi drodzy. No to zacznę przedstawiać od prawej, nie, zacznijmy od lewej, czyli tak, Kinga Woźniak, działaczka w Młodych dla Kujawsko-Pomorskiego, Weronika Tomiak, Fundacja Neuroróżnorodni, wybaczcie, i Jaśmina Kasenko z Unification. Bardzo mi miło. Tak, sfery społeczne, edukacyjne, nieco polityka zagraniczna. Ja tutaj moderator Dawid Bednarczyk. I tak, temat antykruchości przewijający się w ciągu ostatnich lat coraz to bardziej w społeczeństwie. Chociażby w... Tak, przewijający się w społeczeństwie od w ciągu ostatnich 2-3 lat w rosnącym stopniu. Dotyczy tak naszego życia codziennego w postaci systemów, które albo się załamują pod presją, czy to pandemiczną, czy to wojenną, czy też sankcyjną. No a także spotykamy się z natłokiem systemów, z którymi musimy wchodzić w interakcję na co dzień, tak, z powodów przemian technologicznych, społecznych i tym podobne. Stąd też może zaczynając od Jaśminy, bo ustaliliśmy tutaj formę po imieniu. Parę pytań co z kwestii polityki zagranicznej. Gdzie widzisz potencjalne obszary, w których można byłoby zwiększać tą antykruchość, tak, czyli możliwość opierania się nieprzewidywalnemu w polskiej polityce zagranicznej? Dziękuję bardzo za to pytanie. Ja myślę, że jesteśmy teraz w tak bardzo przełomowym momencie. Za naszą wschodnią granicą wojna, na świecie coraz większy bałagan, a my tak naprawdę jesteśmy w kropce, czy rozwijać naszą działalność i bytność w organizacjach międzynarodowych, czy rozwijać naszą niezależność od tychże. Ja myślę, że ta kwestia będzie się rozwiązywać przez następne miesiące. Myślę, że będziemy podejmować coraz to więcej decyzji, rozumiejąc te całe machinacje, podejmując decyzje mające na celu jednak mimo wszystko moim zdaniem zwiększać tę polską niezależność. Ja myślę, że mamy też w jakimś stopniu przynajmniej takie poczucie, miałam rację w związku z naszym podejściem do Rosji. Polska i kraje bałtyckie to były te kraje, które zawsze oponowały co do włączania Rosji w światowy ład, przybliżania się do Rosji. No i teraz możemy sobie powiedzieć, a nie mówiłem, tylko że ain't no fun being right w tym także przypadku. Pytałeś o przestrzenie, w których możemy tę antykruchość wzmacniać. Mi się wydaje, że szczególnie teraz po wyborach będzie o wiele łatwiej wprowadzić jakieś zmiany, będzie o wiele łatwiej te zmiany zimplementować. Musimy ustalić jakiś front. Albo jesteśmy z, albo jesteśmy to indywidualnym graczem. Więc myślę, że to się będzie wszystko gdzieś kształtowało. Może to nie jest najlepszy moment na takie pytanie. Myślę, że będziemy obserwować. Rozumiem, świetnie. Pytanie w takim razie, Weroniko. Jak rozumieć edukację, systemy, powiedzmy, które są może bardziej dostosowane do ludzi neurotypowych, tak, a nie do końca dostosowane do tego, czego system nie przewidzi. Jak w praktyce na to się zapatrujesz? Myślę, że nasz system edukacji faktycznie jest bardzo tradycyjny i to widać. I my widzimy takie historyczne zaleciałości, jak się wszystko rozwijało. Kiedyś świat, powiedziałabym, jednak był mniej skomplikowany. Mamy takie wciąż schematy myślenia, które w pewien sposób ułatwiają nam przetrwanie w ogóle przy takim bodźcu, przy takiej ilości bodźców informacyjnych, takie zero-jedynkowe. No jednak świat w ten sposób nie funkcjonuje i nawet już z informatycznego punktu widzenia wchodzimy w erę komputerów kwantowych, wszystko jest gdzieś pomiędzy, nie jest to już takie zero-jedynkowe jak było. Tak w wielu innych aspektach też takie się dostaje. No jeżeli my mamy, budujemy jakiś światopogląd w tej tradycyjnej edukacji, często opartej na odtwarzaniu wiedzy, często jednak takiej postrzegającej normę
i tę typowość, tak? A nie szerokie spektrum doświadczeń i cech osób wchodzących w skład tego systemu, ich predyspozycji do uczenia się, no to potem, jak mamy się przerzucić na ten faktycznie cały wachlarz możliwości i dostosować system, dostosować program kształcenia, jest to ogromne wyzwanie i będziemy na pewno nad nim pracować. Sytuacja już zmusza do tego, aby nie patrzeć na to w tak sposób, który jednak może bardzo się łatwo potem zawalić, że kształtujemy go, kształtujemy, mamy jakieś schematy i potem wchodzimy i wyglądamy, widzimy, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej i wtedy faktycznie jest to przeciwieństwo tej naszej odporności światopoglądu i puszcza nam ta bańka, zdajemy sobie sprawę, jak bardzo on jest kruchy, no i musimy budować to wszystko od nowa, co jest trudne, no i może być bardzo zniechęcające, w szczególności dla takich młodych jednostek, które mogą być pogubione, więc przede wszystkim wsparcie, takie mentorowanie i uczenie się na własnych jakich doświadczeniach, wykorzystywanie ich, a niekoniecznie pokazywane, o, świat funkcjonuje w taki czy inny sposób i koniec. Czyli tym mniej będziemy te bańki dmuchać, tym niżej będziemy upadać, gdy wreszcie pękną. Kinga, działalność lokalna, działalność młodzieżowa. W jakim stopniu głównym środkiem do zwalczania centralizmu, który uniemożliwia funkcjonowanie, tak jak widzimy to w przypadku, nie wiem, widzieliśmy w Chinach, tak, wysoce scentralizowany system, jeśli chodzi o zarządzanie, nie dawaj sobie rady z problemami, które występowały lokalnie, tak samo w przypadku Rosji, która, no wiadomo, jakby Petersburga i Moskwy nie było, to tej Rosji nie ma. Jak widzisz działalność lokalną, w jaką stronę się ona zmienia, jak bardzo się rozpowszechnia? Gdzie widzisz działalność właśnie na tym poziomie bardziej lokalnym, jeśli chodzi o wzmacnianie odporności tych systemów, na których na co dzień polegamy? Tak, ja również bardzo dziękuję za pytanie i mam wrażenie, że my jakby przegapiliśmy jedno pokolenie potencjalnych samorządowców czy samorządowczyń. W momencie, kiedy ten samorząd terytorialny kreował się w Polsce, mieliśmy po prostu osoby, które w jakimś sensie mogły działać wcześniej w aparacie władzy, nawet centralnej, ale mieć jakiekolwiek doświadczenie, ludzi, którzy wchodzili wtedy dorosłość, i nas, ludzi, którzy urodzili się często już po zmianie systemu, po zmianie, kiedy ten samorząd terytorialny już funkcjonował. Mówię o tym z tego powodu, że te nasze spojrzenia na te wszystkie sprawy i kwestie związane z tym, z działalnością też lokalną i jej wpływem na politykę ogólnopolską, ponieważ te spojrzenia właśnie się bardzo różnią, i to też zdecydowanie widać. Mogę powiedzieć, że my na przykład bardzo stawiamy też na to, żeby angażować osoby, które nie mieszkają w dużych miastach. To też jest bardzo duży problem, że wydaje się, że jest tylko Warszawka, poza Warszawką to w sumie nic się nie osiągnie, nie ma w ogóle co próbować. Rada miejska, w ogóle kto o tym słyszał, po co marnować czas. W momencie, kiedy to jest naprawdę ważne i mam wrażenie, że nie tylko dla ludzi młodych, ale właściwie dla wszystkich, działalność samorządowa może przynieść nie tylko sprawczość, ale i zainspirować ich do większych działań. I ważne jest właśnie to. My na przykład działamy w Kujawsku-Pomorskim. Nie skupiamy się na Toruniu, nie skupiamy się na Bydgoszczy. Staramy się skupiać chociażby na Aleksandrowie Kujawskim, na Brodnicy czy innych mniejszych miastach, w których po prostu też rozbijamy właśnie te bańki informacyjne. Po prostu staramy się dać im możliwość, takie możliwości, jakich normalnie nie mieliby, bo nie urodzili się chociażby w Warszawie, w której jest Sejm, w którym są wszystkie największe stacje telewizyjne. Też na przykład takim problemem, który jakiś czas temu można zauważyć, chociażby jest taki jeden program dla młodych w TVN24. Bardzo, bardzo fajny program, sama byłam. Tylko problem jest to, że zaproszenia są często wysyłane tego samego dnia. Kiedy na widowni siedzi sobie taki Michał z Człuchowa,
który chciałby pan pojechać i zna się w takich tematach, po prostu nie ma szans, bo po pierwsze pieniądze na pociąg, po drugie trasa może trwać 9 godzin, po trzecie kwestia tego, że musi wrócić na zajęcia, musi pomóc w domu i w ogóle masa innych rzeczy. I to właśnie pokazuje, że musimy też działać lokalnie, że musimy tworzyć te przestrzenie dla młodych również lokalnie. Właściwie nie tylko dla młodych, bo to samo tyczy się seniorów czy osób z grup dyskryminowanych. Czyli w dużej mierze decentralizacja. Ja lubię zwracać uwagę personalnie na to, że media narodowe dla dużej części osób, które w nich występują, to są media lokalne. Widzą, mijają te siedziby na co dzień, a dla innych osób to właśnie stają się globalne, takie wyobcowane i jakaś magiczna skrzynka, w której coś tam się dzieje, ludzie, których w życiu nie spotkamy na ulicy. Może kolejność odwracając, żeby pójść w tą stronę. Jakie inspiracje do przełamywania tych systemów, bo w ciągu ostatnich paru set lat przyzwykliśmy do wielkich idei, wielkich systemów, wszystko próbować wytłumaczyć w paru słowach, tak, w paru ideach. Kończyło się to wielokrotnie katastrofalnie. Czy z zagranicy? Może niekoniecznie, no bo pamiętajmy o tym, że nie ma co się też co do wizji własnego państwa uzależniać od zewnątrz, ale skąd czerpać inspiracje? To będzie pytanie do wszystkich trzech, ale zaczniemy od Kingi. Skąd czerpać inspiracje, tak? Wydaje mi się, że najbardziej inspirujące mogą być dla nas właściwie też działania naszych rówieśników i osób z naszego otoczenia, ale wchodząc w głębiej ten temat, mam wrażenie, że powinniśmy zobaczyć też właśnie jak funkcjonuje to w tych innych państwach, ale ja nie jestem jakąś specjalistką, żeby o tym teraz mówić, więc chciałabym powiedzieć też trochę, jak wygląda to z mojej perspektywy. I wydaje mi się, że ważne jest też to, żeby wiedzieć po prostu, po co się coś robi i dlaczego się coś robi i kto nas właśnie do tego zainspirował, albo co nas do tego zainspirowało, bo dla niektórych wiadomo, że będą to pieniądze, czy sława, czy poczucie tego, że można się gdzieś pokazać, można coś powiedzieć, można zrobić sobie zdjęcie, ale tak na dobrą sprawę, jeśli ta nasza inspiracja, którą często można nawet zaczerpać z lokalnych problemów, zobaczyć, że starsza pani ma problem z przejściem dla pieszych, bo jest zbyt daleko jej domu, dzieci do szkoły muszą chodzić przez ścieżkę, bo nie ma tam chodnika, to może być inspiracja do podjęcia pierwszych lokalnych działań, też na przykład chociażby zbyt mało zieleni w mieście, staramy się coś z tym zrobić. Uda nam się, czujemy tą sprawczość i chcemy robić więcej. I wydaje mi się, że powinniśmy dążyć do tego, żeby inspirować się samymi sobą, tak na dobrą sprawę, inspirować się innymi ludźmi, którzy zaczynają z naszego poziomu. Bo jeśli zaczniemy porównywać się do polityków, którzy działają w polityce na przykład od 20 lat i mówić sobie, że po prostu no to, co oni robią, jest fajne, ja też bym chciała, no ale to w sumie zazwyczaj na tym się kończy, bo nie wiemy, jak to zrobić. Ale kiedy zaczynamy działać lokalnie i inspirują nas do tego problemy, które realnie możemy rozwiązać, to ta inspiracja jest znacznie bardziej trwała i jest w stanie przynieść realną zmianę nie tylko na poziomie samorządowym, ale później też na poziomie całego państwa. Czyli w sumie dwa jakieś prawidła się rzucałem, żeby żyć życiem, tak? Nie tylko teorią, no i też ten drugi mi się rzuca, że czasem jak się nie da, to trzeba znaleźć kogoś, kto nie wie o tym, że się nie da, no i wtedy się da. Weronika, edukacja. Edukacja, bardzo szeroko tutaj postrzegam ten temat, bo przecież ona nie kończy się na edukacji powszechnej, czy nawet na edukacji akademickiej. My wszyscy ulegamy temu procesowi, możemy zmieniać swoją świadomość i ja też myśląc sobie, skąd ja osobiście czerpię inspirację, czy to zakładając moją właśnie Fundację Neuroróżnorodni jako organizację pozarządową i działając w ten sposób, czy wspierając inne organizacje pozarządowe, to dla mnie główną motywacją jest, tutaj pociągnęłabym dalej ta kwestia, myśl globalnie, ale działaj lokalnie. I faktycznie, jeżeli dostaję jakieś zaproszenia, czy mam dostęp do poszczególnych osób, to bywam wciągana, ale
I to idzie dalej, tak? Jedno działanie, taka reakcja łańcuchowa, że jedno działanie pociąga za sobą więcej, ale pochodząc z małej miejscowości w południowej Wielkopolsce, Grabów nad Prosną, 2000 mieszkańców, kiedyś musiałam jednak po raz pierwszy spotkać się z tym ogromem możliwości, który na nas czeka. I wierzę, że wielu nastolatków w Polsce jednak wciąż tutaj kluczowy jest właśnie ten pierwszy krok. I porównywanie się do celebrytów czy jakby wielkich aktywistów może być wtedy bardzo trudne, żeby postawić się w tej perspektywie, bo trudno jest to sobie wyobrazić, ale no jak nie my, to kto? I jak nie teraz, no to kiedy? Tak? My już możemy powiedzieć, że jesteśmy obserwatorami wielu kryzysów czy spraw, które wciąż nie zostały zażegnane. Ja sobie postawiłam za cel szerzenie świadomości o neuroróżnorodności i neuroatypowości, czyli różnicach na pozór niewidocznych dla oka, w tym jak funkcjonują nasze mózgi i jakie dostosowania w tym zakresie mogą być potrzebne, czy to w edukacji, miejscach nauki, tak, czy miejscach pracy, czy szeroko w życiu społecznym, w supermarkecie, w muzeum i tak dalej. I wzięłam sobie taki wycinek szerokiego grona problemów społecznych, z jakimi się mierzymy. No i w tym działam. I mi to daje poczucie sprawczości, mnie to napędza dalej. Więc myślę, że znalezienie sobie takiego czegoś, co jest dla nas wyzwaniem, stanowi dla nas emocjonalną i indywidualną motywację. Dla mnie było to tak, że na takiej zasadzie otrzymałam diagnozę ADHD dość późno, w wieku dorosłym. Praktycznie stwierdziłam, że czemu przed tyle lat edukacji jakby przeżyłam, nie mając świadomości o tym, nikt mnie nie kierował na diagnozę. I to był dla mnie ten bodziec, żeby faktycznie zacząć działać. Spotykałam się z niezrozumieniem i ciągnęłam to dalej. Przyszło do mnie wiele innych historii, poświadczenia takiego z zewnątrz, takiego feedbacku, że o, to jest potrzebne, albo o, widzę, że tutaj chciałabym anonimowo się podzielić też moją historią, a ja zapewniam do tego przestrzeń i to motywowało mnie dalej. I faktycznie w ten sposób już długotrwale, bo od ponad 3 lat działam w tym i jest okej, więc to jest inspiracja dla mnie i tak bym to podsumowała. Zdecydowanie warto tutaj naszymi panelistkami się także inspirować. Jak widzimy, nie są aż tak daleko, w miarę blisko parę metrów. Każdy z nas może coś działać, zwiększać tą rozdzielczość tych systemów, które na co dzień napotykamy. Mówiąc o wielkich systemach, polityka zagraniczna również się tutaj tyczy i powraca pytanie, na kim się wzorować, z jakich wzorów w ogóle, na jakie wzory patrzeć, czym się inspirować, bo niekoniecznie musimy kopiować, tak? Ja pamiętam, że na którejś z pierwszych lekcji historii ja się przygotowywałam w ogóle w liceum do olimpiady historycznej i przeczytałam takie zdanie, że uczymy się historii, żeby jej nie powtarzać, ale nie wiem, czy ona jest ciągle aktualna, bo myślę, że mamy przed sobą wyzwania typu, których oczywiście nigdy wcześniej przed sobą nie mieliśmy, ale to też w historii jest normalne, ta nieregularność paradoksalnie jest normalna, ale myślę też o tym, że one się zdarzają w takim tempie, które jest absolutnie, absolutnie bezprecedensowe w kontekście historii całego świata. Czym możemy się inspirować? Ja myślę, że nie ma, no cóż, to zależy oczywiście. Ja myślę, że nie ma jednego, dwóch, pięciu krajów, które mogłyby stanowić dla nas wzór. My mamy swoją własną geopolitykę, mamy swoich własnych sąsiadów dookoła siebie. Jesteśmy jedynym takim krajem na naszym świecie. Wydaje mi się, że to, co możemy robić, to czerpać inspiracje z historii, które się udały. Jeden przykład, pierwszy z brzegu, coś, co jest bardzo, bardzo często odmieniane przez przypadki, to jest energetyka jądrowa. Tak, w Polsce na północy naszego kraju ma powstać pierwsza elektrownia jądrowa. My jako Polacy nie mamy doświadczenia w tego typu przedsięwzięciach. Znaczy mamy pewne doświadczenie z energią nuklearną, ale raczej negatywne.
Więc tę wiedzę musimy sobie po prostu zapożyczyć od Amerykanów, od Koreańczyków, od Francuzów. Chciałby się powiedzieć od Niemców, ale oni swoje elektrownie właśnie wygłuszyli, więc może nie. Więc możemy tej wiedzy pożyczać, tak? Możemy tych swoich ekspertów edukować. Zacząć od teraz i przenosząc te doświadczenia z tych trzech choćby wymienionych przeze mnie krajów, patrzeć i w jaki sposób możemy je przeszczepić na swój własny grunt, na nasze podwórko. To jest jedno z takich doświadczeń, ale z drugiej strony możemy też patrzeć, gdzie co się nie udaje. To znaczy, jakie systemy nie działają w Europie Centralnej. Możemy choćby na Węgry patrząc, przejść taką, powiedziałabym, refleksję nad tym, co w naszej części świata się nie udaje. Nad tym, jakie systemy polityczne działają, jakie systemy polityczne nie działają, co jest oczywiście bardzo trudną oceną, bo wydaje mi się, że tutaj w dużej mierze działa ten efekt motyla, że rzeczy mają rzeczywiście swoje źródła, ale bardzo trudno prześledzić pełnię tych machinacji, które doprowadziły do takiego, a innego zdarzenia. Nie chcę Cię, Dawidzie, zostawiać z takim "to zależy", bo wiem, że to jest bardzo, bardzo mało konkretne, więc zostawię Cię z "to zależy od sytuacji", ale z pewnością możemy znaleźć przykład przedsięwzięć za granicą, które się udawały, i to właśnie z nich czerpać i unikać tego, co się nie udawało. No to może ostatecznie jakiś quick fire round, powiedzmy, po jednym przykładzie, najbardziej jaskrawym dla Was, tego, co widzicie w swoich dziedzinach, co może zaskakiwać. Jakieś tam z daleka, no to znamy wszyscy te iluzje optyczne, że tam jest jeden obraz z bliska, trochę z daleka okazuje się, że nieco inny. Co Was najbardziej zaskoczyło, gdy pogłębiliście swoje dziedziny? Tak, zaczniemy od kogo? Może któraś? Możemy zacząć tutaj. Dobrze, no to proszę. Co mnie najbardziej zaskoczyło? A tak się zgłosiłam na ochotniczkę. Miałam coś w głowie, zapomniałam. Mnie chyba najbardziej zaskoczyły ostatnio inwestycje na armię ministra Błaszczaka w kontekście naszej polityki zagranicznej. Ale tak chyba pozytywnie, mimo że jest to dość kontrowersyjne. Okej. Dorinka? Co mnie zaskoczyło? Jednak temat, w którym działam, jest wciąż niszowy. Świadomość neuroróżnorodności, czym jest, że wszyscy, jak tutaj siedzimy, mamy inne umysły i funkcjonują one nieco inaczej, ale jednak jest ta większość, ta typowość, i jak ktoś odbiega bardziej od niej, to jest postrzegany jako ten inny, jako ta osoba atypowa, i często tutaj z tego powodu wiążą się jakieś właśnie też stereotypy, stygmatyzacje, czy brak dostosowań, niezrozumienie, postrzeganie tej osoby jako niepełnosprawnej, czy faktycznie jakiejś takiej dziwnej społecznie. To, że zaczynamy już jednak w pewien sposób, pomimo tego, że to jest wciąż takie niszowe, coraz więcej się tym interesować, i nawet tutaj mieliśmy, nie wiem, czy taki mogę, trudno jest tutaj znaleźć przestrzeń, na przykład cichą sensorycznie, tak, do pracy, czy jakieś, nie widzimy osób chodzących w słuchawkach, zbyt bardzo chcących się odciąć od bodźców, ale już jesteśmy ten krok bliżej, bo na przykład na niektórych banerach, niektórych tutaj miejsc wchodzimy i już słyszymy, że o, w naszym sklepie, w naszej sieci wprowadziliśmy ciche godziny wyznaczone w tygodniu, gdzie można faktycznie bez tego radia, bez tego dudnienia zrobić te zakupy. I jest to już jakiś krok, mały krok, który motywuje i na którym można budować dalej do inkluzywności. Także temat wcale nie taki obcy. Zachęcam do zgłębiania dalej. Dziękuję. Świetnie. No i Kinga, ostatni taka szybka rzecz, która mnie zaskoczyła, to po kilku latach bycia właściwie ignorowanym w środowisku generalnie polityki młodzieżowej, bycia ignorowanym przez samorządowców, przez polityków, dostaliśmy zaproszenie, żeby porozmawiać w strefie SGH o tym, co jest dla nas ważne. Cóż, SGH zawsze miało mocno ludzkie podejście, więc to akurat nie dziwi. Dziękuję Wam za tą rozmowę. Czas nam się już chwilkę temu skończył. Bardzo miło było z Wami porozmawiać.
Dzięki wielkie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za moderację.